Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Chipson i dzisiaj widzowie jesteśmy na Palionowie. W sumie to nic nowego, no każdy odcinek jest na Palionowie, ale dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ jak wiecie, ja zauważyłem, że jest pewien budynek na Bikini Dolnym, tam właśnie obok SpongeBoba i podejrzewam, że jest to prawdopodobnie ten domek od Patryka, tego takiego ziomeczka jego. No i ja właśnie chciałbym się dzisiaj spytać w ogóle SpongeBoba i spotkać się z nim i spytać się go, o co chodzi z tym Patrykiem, czy faktycznie on jest, czy to jest tylko jakiś wybudowany budynek, bo ja totalnie nic o tym nie wiem, więc dzisiaj się oczywiście do SpongeBoba przejdziemy. Ja widzowie ukończyłem budowę tam jedną taką, co wczoraj robiliśmy, zaraz wam to pokażę. Tylko pytanie, czy ja coś potrzebuję od siebie z chaty. Ja tak muszę się zastanowić nad tym, bo ja później nie chcę się tu wracać tyle czasu. Więc ogarnijmy, czy ja mam wszystko. Ja mam jeszcze masę rzeczy ze sobą. Dobra, odłóżmy to wszystko. Później sobie to posegreguję, bo na razie to mi to nie jest potrzebne. Oczywiście mi się to tu nie zmieści wszystko, więc weźmy sobie tutaj, schowajmy. Tutaj mam taką dodatkową skrzynkę. Później to posegreguję, obiecuję. Obiecuję, że segregacja zostanie tutaj, że tak powiem, dokonana. Dobra, zrobimy tak, tak, żebyśmy mieli wszystko pod ręką, coś takiego. Dobra, jest git. Dobra, możemy lecieć. Wender części już nie mam tej książki z tym przepisem od SpongeBoba na Kraboburgera, ponieważ go już nam przyniosłem, ale to już przyniosłem w sumie na poprzednim odcinku. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Lecimy w tamtą stronę. Ja oczywiście w tym czasie, kiedy lecę, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Zostaw komentarz, widzu, z... o ile są włączone komentarze, ponieważ czasami mi wyłącza YouTube komentarze, więc to mi się nie podoba, ale jeżeli jest komentarz, to napisz... burger, a może przypnę ci serduszko, jak nie będzie za dużo komentarzy. Dobra, uwaga, jesteśmy w środku. I teraz tak, bardzo ważne pytanie, pewnie macie, gdzie jest schowany ten cały mechanizm i jak się dostać tak w ogóle tam na dół, więc już wam pokazuję. Widzowie, tutaj na tym statku jest ukryty właśnie przycisk, taki specjalny i patrzcie, jest ukryty dokładnie tutaj. No przecież nikt by się nie spodziewał, że tutaj jest jakiś przycisk, poza nawet jakby ktoś go kliknął, to nie słychać, że cokolwiek się otwiera. No dobra, słychać, troszkę słychać, ale minimalnie to dopiero po długim, długim czasie. Ale uwaga, klikamy ten przycisk, przechodzimy tutaj, otwieramy to i schodzimy na dół. Łup, łup, jesteśmy na dole. Tutaj też jest drugi przycisk, tam jest pochodnie, żeby troszkę jaśniej było. Schodzimy na dół, no i tutaj na dole nic się nie zmieniło. Na to nie miałem czasu jeszcze, więc tutaj jest wszystko tak jak było. No i tu mamy zejście na dół tak jak było, wszystko, zobaczmy, czy jest wszystko na swoim miejscu. Uwaga, skrzynka jest tutaj, uwaga. Jest książka, uwaga, czy możemy ją otworzyć? Oczywiście nadal nie możemy, więc fajnie, ciekawe, nie wiem dlaczego tak to działa, ale okej. Dobra, wychodzimy stąd. Nie będę w ogóle ze SpongeBobem dzisiaj gadać na temat tego przepisu. Ja w ogóle, wydaje mi się, że on w ogóle nie zauważył, bo jakby zauważył, to już by były, wiecie, jakieś poszukiwania i tak dalej. A mi się wydaje, że on... Ojojoj, dobra, tutaj jeszcze raz. Mi się wydaje, że on w ogóle nie zauważył, więc mamy totalny luz. Tu jest skrzynka zrobiona, tu zrobiłem takie, wiecie, żeby coś tu więcej było. Dobra, lecimy do SpongeBoba, bo możliwe, że jest u siebie na chacie. I ja się chcę spytać o tą kopułę, bo szczerze, bardzo podejrzana ta kopuła i wydaje mi się, że może tu być jakiś Patryk. No zobaczymy. Halo, halo, SpongeBob, pukam do drzwi. O, halo, halo. Co? Patrz. Ło, dzwonek masz. Ale nie, powiedz szczerze, od kiedy ten dzwonek tutaj jest? Nie pamiętam. Ale niemożliwe, że od zawsze. Ja bym go zauważył. Nie, niedawno go dodałem. No dobra. Mnie to, że ktoś puka, ja u góry nie słyszę tego. A, więc... rozumiem. No dobra, nie, no to git. To git, to mega. Ej, zaczekaj, to wejdź do środka i musimy to powtórzyć. Aha, okej, dobra. To powtarzamy. Dobra, uwaga. Halo, halo, SpongeBob! Witam cię! Ale super masz ten dzwon. Super masz ten dzwon. Dobra, spadź, ja do ciebie przychodzę z ważną informacją, ale nie rozmawiajmy na zewnątrz. Wejdźmy do środka może. Okej. Żeby nikt nas nie podsłuchiwał. Nie, chyba nie. Dobra, słuchaj, w kuchni. Kuchnia jest idealnym miejscem, ty masz idealne takie siedzenie do tego. O. A zamknięte są drzwi w kuchni? Tu są zamknięte. A tam? Tutaj też. A czemu tu nie masz drzwi? Bo przeszkadzają. Bo jak tak przechodzę... A czemu Gacek jest... co on za... karny dołek? Karny dołek. Za co? Co zrobił takiego? Zjadł 3 ryby zamiast 2. Nie, no to podwójny nawet karny dołek się należy. No. Pa, on tam ma dziurę dalej, może gdzieś przechodzić. O nie. No dobra, niech sobie tam siedzi. Dobra, słuchaj, porozmawiajmy. Ja się stanęło, przyszedłeś, co się... Przyszedłem, ponieważ zauważyłem pewien nowy budynek. Który bardzo znajomo mi wygląda, że tak to ujmę. I chciałem się ciebie spytać, co to za kopuła tam jest? I czyja? To jest dom Patryka. Ale dobra, ale ja wiem, że dom Patryka, bo ja znałam ogólnie, ale teraz bardzo ważne pytanie mam. Czy faktycznie jest Patryk na serwerze?
chyba już jest. Znaczy, no jest, ale się wstydzi wam pokazać. A, aha, aha, no dobra, rozumiem. Czyli on jest taki wstydliwy, no dobra, ale nie to czekaj. Wstydzi. O kurde, to jest jakoś lamo. Jest takim wstydziostym, takim głupkiem, ale nie mów mu, że jest głupkiem, ale jest troszeczkę głupki, takim, wiesz. Tak? A no. Co on takiego głupiego zrobił? Jego zachowanie, on ma jakby mniej IQ niż my. Aha, okej. No bo wiesz, bo tak przychodzę sobie tutaj wczoraj, przechadzam się tutaj po bikini dolnym, patrzę, nagle jakaś kopuła jest dziwna. Nie wiem, o co z nią chodzi i czy mam do niej wchodzić, czy nie wchodzić. Właśnie nie wiem, czy wchodzić. No, on patrz, tam może być? Patrz. To jest strzałka, no na co ta strzałka wskazuje? Ma najlepszego przyjaciela. Dobra, ale czekaj, bardzo ważne mam teraz informacje. Wiesz, kto mieszka pomiędzy Patrykiem a SpongeBobem? Ale jeszcze nie ma tutaj I co wtedy? Gdzie ta strzałka będzie wtedy kierować? W górę. A, rozumiem, dobra. O, tu jest otwarte w ogóle. Można wchodzić Patryku, do środka. Patryku, jesteś? Nie, on tu jest? Nie ma. Patryku, nie ma Patryka. No to nie wiem, nie wbijajmy się może na chatę, jak nie ten. Nie ma jak, Patryka. Jak nie ma Patryka, tak no. Wyglądał, fajny domek, co nie? No nawet, fajny. Ten łóżko ma takie ciekawe dosyć. Takie podwyższone. Ale no ciekawy ten. No i co, ale, czyli Patryk jest w porządku? Jest gicior. Jest gitem. Ale to wszystko jest głupi, więc jest gitem. Okej. A długo się z nim znasz? No panie, od dziecka. Od dziecka? Od pieluchy. Dobra, a ja bym chciał mu jakiś prezent zrobić. Co lubi Patryk? Patryk wiesz, lubi bo tak, lody. Bo, wiesz, skoro mówisz, że on się wstydzi, no to ja mu, że tak powiem, coś ogarnę takiego od serca, wiesz. Tak jak tobie zrobiłem prezent na start, nie? Tam prezent, parze jest w ogóle, stoi dalej. Jest jeszcze. No, to może mu bym też coś ogarnął. Co myślisz? Patryk lubi lody. Lody lubi Patryk. Lubi też dużo jedzenia, bo on dużo je. Strasznie dużo je. Czyli jedzenia, a jest sprecyzowane co konkretnie? Nigdy go tak nie pytałem. Chyba wszystko je. Wszystko je. No to czekaj, no to chodź, to pomożesz mi przynieść żarcie. Lecimy do mnie, bo ja mam sporo. No ja mam sporo chleba, nie? Ale myślę, że jakiś ziemniak jeszcze ogarnę dla niego. Ale póki co chleb. Czyli mówisz, że on lubi jeść. No dobra, no to on jest taki, kurczę, żarłok. O, tego słowa mi brakowało. Tego brakowało, żarłok, no dobra. Ty w ogóle byłeś u mnie na chacie kiedykolwiek? Chyba byłem, nawet nie wiem, ale chyba byłem. No właśnie, sobie nie przypominam. Dobra, nieważne. W każdym razie tutaj mam masę chleba. O, i mam też pork chopy. No to patrz, ogarnę mu pork chopa, dam mu kilka świecących jagód. I dam mu, stary, dam mu 6 staków tego, chleba. Niech ma. Mam nadzieję, że nie będzie wybrzydzał. Czekaj, dam 7. A nie, dobra, dam mu 8. Co? Tu jest śmietnik, nie wpadaj tam, ty jesteś lekko niższy, to masz ryzyko. Ja na przykład nie jestem w stanie wpaść, ale ty to pewnie byś mógł. Dobra, czyli mam 8 staków chleba, 5 tych świecących, jak to się nazywa? Jagody? To są, tak, to są świecące jagody, masz rację, bo ja miałem w głowie borówki, ale to są jagody. Tak, świecące jagody, świecące... Jagody, no, kurczę, już mi się mylą te dwa owoce, ja już nie wiem, który jest który. Dobra, i co bym jeszcze mu mógł dać? No surowe żarcie to może niekoniecznie, nie będę mu dawał. Pork chop, dobra, z 2 staki pork chopów mu dam, a co, niech ma. I w sumie tyle, bo nie mam nic więcej. Dam mu, wiesz co, jeszcze mu dam na zagrychę, żeby miał trochę, żeby w zębach sobie mógł podubać bambusem. A przecież to nie jest bambus, to jest trzcina. Ej, to bambusa musiałbym mu ogarnąć. Ale dobra, trzcinę też mu ogarnę. Trzcina będzie dobra na kości. A szczerze, że to wygląda jak bambus. No, to wygląda jak bambus, ale to jest trzcina. A bambus wygląda też jak bambus. Dobra, no. dam mu tej trzciny trochę i chodź, jeszcze ogarniemy tego bambusa, tak jak powiedziałem. Bambus to tu gdzieś niedaleko jest dżungla, więc będzie nam chyba dosyć łatwo go zdobyć. Z tego co wiem w tamtą stronę. O, lecimy. Uuu, jagoda. Ty w ogóle nieźle pozwiedzasz. Tu, do góry. Czekaj, gdzie ty jesteś? Hop, góra, hop, lot. O, tu i teraz, tu, jestem pod tobą. Tam do tyłu musimy lecieć jeszcze dalej niż tu przylecieliśmy, widzisz mnie? Jeju, tak daleko za murami to jeszcze nie byłem. No to widzisz, jaka przygoda ze mną, w ogóle nos jest niestety, ale dobra, damy radę jakoś. Lecimy, bo w tamtą stronę jest dżungla, wiesz? Tylko mi się fajerwerki za mnie długo skończą, ale dobra, ja mam nadzieję, że dolecimy. Tam jest dżungla i mam nadzieję, że tam jakiegoś bambusa znajdziemy, bo jak nie, to będzie lipa. Ale wydaje mi się, że będzie tu gdzieś coś. Lecimy, szukaj bambusa. Jest, dobra, widzę bambusy, dolecę tam na trzinku. Dobra, zbieramy trochę bambusów. Masz gdzieś bliżej? Mam bliżej. Dobra, no trudno, już tutaj jestem, to zbiorę tutaj jak już wylądowałem. I to zbierz tam trochę i zaraz wracamy do tego. Co jest?
Żyjesz? Jeny, dobra. Nie strasz, bo już myślałem, że ktoś cię porwał. Jakiś Patryk. Jezu, trzy serduszka mi zostały. A to aż tak cię zaatakował. Dobra, o widzę, no, jak szybujesz. Dobra, lecimy z powrotem. Mam sporo tych bambusów, nie trzeba więcej. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, no to mega dużo masz faktycznie. No ja mam 2,5 staka, dwa staki ponad. Ile? No, 2 staki, że ja to w sekundę zebrałem. Bo ja w sekundę zebrałem 8. No widzisz, no to... Wprawy ci brakuje. No dobra, chodź, lecimy do tego, na Palianowa wracamy i cały prezent mu przygotuję, ale dam mu go osobiście, nie chcę go dawać teraz, tylko dam mu go osobiście, ale dam go do skrzynki i potwierdzisz, czy twoim zdaniem się spodoba Patrykowi. Dobra? Przecież jak mówisz, że on lubi jeść, to wydaje mi się, że na pewno mu się spodoba. Lubi bardzo dużo jeść. Jakby mógł sobie zjeść całą Palianową. O nie, to może lepiej nie, to trzeba zaspokoić jego głód, żeby nie zjadł. Dobra, robię skrzynkę, uwaga. Uj, dobra, skrzynka jest. I teraz tak, patrz do skrzynki, co jest dawane. 3 chleby, 4, 1 chleb, 2 chleby. Patrz, widzisz to? Czy takie coś mu się spod... O nie, no nie aż tak wolno. 6 chleby. Jakie 6? 7 chleby, 8 chleby. 8 staków chleby. Tak. 1 mięso, 2 mięsa. No. 1 jagoda. 1 trzcina, 2 trzcina, 1 bambus, 2 bambus, 3... A, spodoba mu się. Spodoba, dobra. Mega długie liczenie, ale mówisz, że mu się spodoba. No dobra, no to wydaje mi się, że git. A poza tym, a czy on lubi jakieś takie drogie rzeczy? Nie, on nie. No bo patrz, bo na przykład... Dobra. Patrz, no dobra, no masz, dobra, masz rację. Ale patrz, zrobię to tak, żeby to jakoś wyglądało, więc zróbmy coś takiego. I teraz tak, coś takiego, dobra, niech ma i tak, okej, okay. I teraz... O, więcej trzciny. Tak, no i teraz zróbmy 5 borówek na środek, tu zróbmy tak, żeby miał coś jeszcze ten. Dajmy mu tutaj jeszcze tak. Zje. Mam nadzieję, że nie zje. Dobra, i jak on zje złoto i ten, no to kurczę, będzie lipa. Dobra, i tu jeszcze. Pato! Co? Co to? A to jest moja zbroja, to moja głowa. Wow. Mega fajne, co? No. Chcesz, mogę ci takie zrobić u ciebie na chacie. Chce? Fajne jest. No to możemy się umówić, że ci coś takiego zrobię, tam wiesz, przysługa za przysługę. Dobra, zobacz jak to wygląda ostatecznie. Taka skrzynka pełna prezentów, takie coś dam Patrykowi. No wygląda bogato, co? No, wygląda bardzo bogato. No, chyba nawet, no ale chyba nie jest bogatszy niż to, co ty dostałeś. No chyba, że patrzymy na żarcie, no to żarcia nie dostałeś tyle. Dobra, to spanżo, w takim razie ty nie dostałeś tyle żarcia, to masz teraz ode mnie tutaj. Dwa staki chleba i za twoją pomoc wdzięczność 4 diaksy, prawda, tutaj dla ciebie. Wow. Dziękuję ci bardzo za pomoc z tym, żeby ogarnąć ten prezent i za to, że wiem w ogóle teraz, kim w ogóle jest ten Patryk, w ogóle ziomeczek. Dobra, słuchaj, no w takim razie, no co, możemy wrócić z powrotem na... znaczy ty możesz wrócić na bikini dolne, no bo... A przelecę się tam jeszcze z tobą, bo co, bo lubię tam latać. Odprowadzę się do ananasa, żeby nikt się nie porwał po drodze, bo ty taki mały jesteś. Więc żebyś był bezpieczny. No i co, Spanżok? Tutaj, że tak powiem, podam ci rękę przy samym wejściu do drzwi. Gdzie jesteś? Dziękuję ci wielkie za pomoc. Ała! Dziękuję ci wielkie za pomoc. Widzimy się następnym razem. Salut. Salutuję ci teraz. Ja tobie też. Dzięki. Trzym się. Dobra, wracam z powrotem. Elo! Dobra, widzowie, lecimy do domu. Dobra, SpongeBob w porządku, powiedział nam, kim jest Patryk i tak dalej. Jak widać, SpongeBob w ogóle nie zorientował się, że ktokolwiek go okradł, więc on chyba na ten przepis skraboburgera w ogóle nie patrzy. Ale dobra, zabraliśmy mu to, jest to schowane tam, gdzie to miało być schowane. Wiemy już wszystko na temat Patryka, wiemy, że lubi jeść i tak dalej. Mamy dla niego przygotowany prezent, więc myślę, że fajnie. Mam nadzieję, że uda mi się spotkać z Patrykiem za jakiś czas i jakoś z nim obgadać jakąś sprawę i poznać się w ogóle. No bo jak on się wstydzi, no to wiecie, wyciągnę tą pierwszą rękę przyjaźni. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro. Elo!